Całe mnóstwo atrakcji przygotowano dla miłośników wojska podczas czwartego już pikniku militarnego zorganizowanego w skansenie bojowym 1 Armii Wojska Polskiego w Mniszewie. Odbył się on od 6 do 8 lipca pod hasłem Śladami Historii Niepodległej. Jest mi niezmiernie miło, że właśnie możemy gościć tylu miłośników militarii właśnie tu w skansenie w Mniszewie. Jest to skansen 1 Armii Wojska Polskiego, który jest takim naturalnym terenem, gdzie w 1944 roku przebywały oddziały 1 Armii Wojska Polskiego, które uchwyciły tutaj przyczółek Warecko-Magnuszewski i pod pieczą Urzędu Gminy właśnie ten skansen jest i rzeczywiście udało się to przedsięwzięcie jak gdyby odkurzyć. Można było tu nie tylko oglądać, ale też dotknąć uzbrojenia czy umundurowania z różnych okresów. Można było przejechać się motocyklem czy samochodem wojskowym, a także postrzelać na strzelnicy ASG. W tych dniach do Mniszewa przyjechały różne grupy rekonstrukcji historycznych. Były też stoiska prezentujące współczesny sprzęt i uzbrojenie Wojska Polskiego. Między innymi było stoisko Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zawsze te 3 dni to jest ponad kilka tysięcy osób odwiedzających. Coraz więcej jest osób z różnych stron Polski, bo gościmy zarówno z Zamościa, z Opola Lubelskiego, z Warszawy i okolic Warki, Radomia pobliskiego i masę jest różnego rodzaju wystawców, którzy prezentują różnego typu militaria, jak również swoje osiągnięcia i jednocześnie prezentują swoje hobby na tym, bo tak to można nazwać, bo to są głównie hobbyści. Jednym z nich jest pan Adam Zaleski z Warszawy, który do Mniszewa na piknik przyjechał wyjątkowym niemieckim autem. Samochód jest to prototyp wyprodukowany w 1935 roku jeszcze dla Reichswehry. Wyprodukowali około 80 sztuk, z tego co wiem od kustosza z muzeum w Norymbergi. I niestety dokumentacja zaginęła. Na dzień dzisiejszy ja mam ten jeden wariant tego samochodu karoseryjnego. On się różni minimalnie tam rozmiarem opon, trochę błotników, inaczej są siedzenia rozmieszczone. I drugi taki wariant samochodu znajduje się w Poznaniu u kolegi. Chodząc po terenie skansenu, co chwila można było też spotkać historyczne obozowiska. Polskie, rosyjskie, niemieckie, sztab wojskowy czy szpital polowy. W gronie uczestników pikniku nie mogło także zabraknąć stoiska Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych. Jak co roku cyklicznie bierzemy udział w pikniku militarnym. Prezentujemy tu dzisiaj jednostki legionowe, Wehrmachtu i Wojska Polskiego. Przywieźliśmy parę rzeczy, nasze wydawnictwa, nasze eksponaty. Również świadczymy przejażdżki motocyklem. Także mi się wydaje, że publika jest zadowolona, ludzie są uśmiechnięci, no i pogoda dopisała. Na stoisku z Kozienic dużym powodzeniem cieszył się motocykl. Każdy chętny mógł skorzystać z przejażdżki. Oprócz wyposażenia wojskowego można to było też zapoznać się z albumami, przewodnikami i publikacjami. Tuż obok spotkaliśmy ludność cywilną z czasów II wojny światowej. W tę rolę wcielili się członkowie grupy teatralnej Pasja, działającej przy Centrum Kultury w Magnuszewie. Stałymi bywalcami pikniku są też członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 3 Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu. Przyciąga nas dobra atmosfera, wspaniała organizacja i oczywiście rozkaz pana generała Marka Drapały, wójta gminy Magnuszew, i takiemu rozkazowi nie można się oprzeć. Oczywiście ja żartuję, ale coś w tym jest. Ponieważ szanujemy organizatora, staramy się co roku przywozić jakiś nowy element. W ubiegłym roku byliśmy w mundurach Policji Państwowej ze stosowną wystawą. W tym roku pokazujemy jeden ze sportów, jaki był bardziej popularny w II Rzeczpospolitej, uprawiany w wojsku i oczywiście w policji, a była to szermierka. Rekonstruktorzy zaprezentowali pokaz klasycznej szabli sportowej, szpady i floretu. Na ich stoisku też można było zobaczyć wiele ciekawych eksponatów. Mamy ramkę z naszą zabytkową bronią szermierczą. Ja tu mam przed sobą moją ukochaną broń szermierczą, floret. To jest akurat model koniec XIX wieku, a wykonany w takich znanych niemieckich zakładach Solingen, które między innymi produkowały bagnety i nie tylko. Koniec XIX wieku,
jest starszy ode mnie o ze dwa razy i nadal się nim można sprawnie posługiwać. Podczas pikniku nie zabrakło też pieśni żołnierskiej oraz różnego rodzaju pokazów. Grupa Airband z Góry Kalwarii zaprezentowała się w wyjątkowym miejscu, bo na transporterze. W ich wykonaniu uczestnicy pikniku wysłuchali szlagierów muzyki rozrywkowej oraz pieśni patriotycznych. Przez cały czas trwania wydarzenia można było też zwiedzać ekspozycje w Muzeum Centrum Kultury i Tradycji Historycznej. Emitowane były tam również filmy o tematyce wojennej. Można było także podziwiać pracę twórców ziemi kozienickiej. Członkowie działającej w Kozienickim Domu Kultury Grupy Wena prezentowali na pikniku swój dorobek artystyczny. Były koronki, hafty, obrazy, rzeźby, a także ręcznie wykonana biżuteria. Jak poinformował nas wójt, skansen odwiedza coraz więcej osób. W czasie wakacji jest on dostępny dla zwiedzających codziennie w godzinach od 10 do 18. My też staramy się naszą bazę coraz to ubogacać, na tym coraz więcej obiektów. Obiekty w wyniku tego dużego zainteresowania są odnawiane. Budowane są nowe obiekty, niedługo będzie wielką atrakcją, na pewno wieża widokowa, a później z czasem kampus militarny i taki tor przeszkód linowy. Myślę, że będzie przyciągał coraz więcej osób. Dodatkowo w setną rocznicę odzyskania niepodległości wytwórnia filmów fabularnych i dokumentalnych z Warszawy w dniu dzisiejszy przedstawi premierowy pokaz ożywionych obrazów właśnie z tej okazji setnej rocznicy. Organizatorami czwartego pikniku militarnego byli gmina Magnuszew, Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Magnuszewie oraz skansen bojowy w Mniszewie.